i przekazuje władzę Jackowi Żakowskiemu, który poprowadzi dzisiejsze spotkanie, którego witam przy tej okazji. Brawo dla Jacka. No i proszę Państwa, może przedstawię, bo nie wiem, czy Państwo znacie, jest z nami także autor książki Tomasz Kuźniak. Jacku, przekazuję władzę. Dzień dobry wieczór Państwu. Tomka Piątka nie trzeba Państwu przedstawiać, więc ja już tego drugi raz nie zrobię. Raz wystarczy. Powiem tylko bardzo krótko o tej książce, a potem porozmawiałem, bo dobrze nam się zawsze z Tomaszem Piątkiem rozmawia, więc szkoła, Państwo też na pewno macie dużo pytań. To jest pierwszy z przynajmniej dwóch tomów, zależy jak długo świat będzie jeszcze trwał, odkrywających zawiłości pajęczyny, w którą uwikłany jest Jarosław Kaczyński. Ta pajęczyna misternie budowana przez całe lata, z tym 49 chyba troszkę przesadziłeś, mam wrażenie, bo jednak tkanie zaczęło się chwilę później chyba. Prowokacja. Nie tkał, w kolebce nie tkał. W pieluchę tkał, tak. I tak się trzyma. Ale mówiąc bardzo poważnie, są tu naprawdę bardzo ciekawe tropy, które warto mieć w pamięci, kiedy obserwujemy różne bieżące zdarzenia. Bo przecież nie po to Piątek opisuje Kaczyńskiego, żeby napisać, co było, tylko po to, żebyśmy rozumieli, co jest. I te klucze tu się pojawiają, zwłaszcza jeżeli doda się tę książkę do poprzednich książek Tomka, bo to przecież wszystko się ze sobą w tej pajęczynie razem plecie, prawda? Morawiecki, Macierewicz, Duda, Kaczyński. To jest towarzystwo. I więc trzeba to czytać łącznie, co naraża czytelnika na spory wydatek. Nie wiem ile to. Marcin szybko podsumuje. Ale poniżej kosztów. Moim zdaniem paręset złotych dobre trzeba i warto na to wydać, a i tak jeszcze nie będziemy widzieli wszystkiego, bo następne tropy są dalsze. Warto o tym pamiętać także w kontekście tych wydarzeń, które nas emocjonują w ostatnich dniach, prawda? Czyli tego wielkiego odkrycia Grześka Rzeczkowskiego, rozjaśniającego genezę tak zwanej afery kelnerów, prawda? Czy w każdym razie afery samej, nie podsłuchów, ale jak to było sterowane i tak dalej, to rzeczywiście uderza w samo jądro tego obozu władzy. No ale teraz wracam do tej książki, do Tomka Piątka, któremu bardzo gorąco gratuluję, bo mam wrażenie, że z książki na książkę czyta się coraz lepiej. Tu naprawdę już trudno jest się oderwać i ten widać, że talent narracyjny autora się rozwija, co nie zawsze, nie w przypadku wszystkich autorów ma miejsce. Teraz chciałbym zapytać cię na początek, postawić twarde pytanie. Czy pajęczyna panuje nad Kaczyńskim? Na czerwone chyba reaguje, na razie mów tu, a ja będę sobie tam. Prawdopodobnie Kaczyński łudzi się, że on panuje nad pajęczyną. Natomiast i on ma wielki wpływ na to, co się dzieje na tej pajęczynie. Tam pomniejsze pajączki biegające, ci wszyscy pisowcy, których widzimy w telewizji, to oczywiście go słuchają, stają na baczność. No ale pajęczyna to nie są pisowcy, tylko to są... Ktoś. Otóż to. Ta pajęczyna jest znacznie większa i od samego początku swojej kariery Kaczyński nieustannie był komuś winien jakieś przysługi, był od kogoś zależny. I na swojej drodze spotykał ludzi, którzy byli bardzo potężni. Bez nich nie byłby tym, kim jest.
Pierwszym takim człowiekiem był Stanisław Erlich, uczony, można powiedzieć, znawca prawa z czasów PRL, uważany wtedy za geniusza, fanatyczny komunista, ale nieortodoksyjny równocześnie, który Kaczyńskiemu pomógł zdobyć tytuł magistra, potem tytuł doktora, potem mu załatwił pracę na filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku, gdzie Kaczyński uczył podstaw teorii państwa i prawa, a jego studentami byli głównie esbecy. I Stanisław Erlich sam miał ze esbekami kontakty bardzo bliskie, ponieważ donosił wysoko postawionym esbekom w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, donosił na ważnych ludzi, na przykład na doradcę prezydenta USA Zbigniewa Brzezińskiego, z którym się spotykał, to jest ojciec dzisiejszego ambasadora USA w Stanach. W Polsce, tak. No, gdyby był ambasador USA w Stanach, to by znaczyło, że nasz świat coraz bardziej wariuje. To się komplikuje. Tak. Potem na swojej drodze Jarosław Kaczyński już jako opozycjonista spotyka bardzo wytrawnego esbeka, kapitana Mariana Śpitalniaka z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Ma miejsce taka dosyć niezwykła rozmowa 17 grudnia 81 roku, to jest czwarty dzień stanu wojennego. Jarosław Kaczyński zostaje sprowadzony do MSW. I odmawia podpisania deklaracji lojalności wobec reżimu, ale składa taką deklarację ustnie i oferuje kapitanowi Śpitalniakowi, że będzie się z nim spotykać po zakończeniu stanu wojennego i rozmawiać na różne tematy, wymieniać informacje. W kawiarni. W kawiarni, tak. I to jest bardzo ważny szczegół, bo on sugeruje, że Kaczyński już wtedy mógł mieć jakąś wiedzę na temat tego, jak funkcjonują konfidenci SB. Konfident ściśle współpracujący, czyli tak zwany tajny współpracownik, spotykał się z SB-kami w lokalach służbowych i sam pisał swoje raporty własnoręcznie. Natomiast tak zwany kontakt operacyjny, czyli konfident luźniej współpracujący, spotykał się z SB-kami w kawiarniach. Nic nie musiał pisać, esbek albo niewiele musiał pisać, nie musiał pisać sam swoich raportów, esbek robił notatki z tych spotkań. I w odpowiedzi na tego nie lubimy się spotykać na kawę. No, ci, co pamiętają tamte czasy, i niektóre takie kawiarnie były w Warszawie, tak, znane z tego. Świtezianka. Mozaika. Zamokotowie, tak. Że tam się spotykali panowie ze swoimi funkcjonariusze, ze swoimi informatorami. I w odpowiedzi na to Kaczyński zostaje, w odpowiedzi na tę ofertę Kaczyński zostaje potraktowany i jest traktowany przez następne lata niezwykle ulgowo przez SB. Tu nie będę wchodził w szczegóły, bo to jest dokładnie opisane. Potem następuje etap, jeden z najbardziej tajemniczych etapów w życiu Kaczyńskiego. On dzięki swojemu bratu zbliża się do Lecha Wałęsy, ale równocześnie w tym samym okresie bierze go pod skrzydła Biuro Studiów SB. Biuro Studiów SB to była bardzo elitarna jednostka ściśle współpracująca z sowieckimi służbami, którą państwo znacie z książki o Macierewiczu. Opiekowała się Macierewiczem, który zresztą też w swoim czasie był taki okres, że to Macierewicz był szefem Kaczyńskiego w latach 80-81. Panowie, jakby to powiedzieć, razem intensywnie pozyskiwali informacje w zakładach pracy. Dzięki swoim kontaktom związkowym tworzyli wielką bazę informacji. Nie do końca wiemy, jaki z niej robili użytek. Ale teraz jesteśmy już w latach 86-89. I po tym okresie następuje to, co najbardziej zdumiewające. Coś naprawdę niesamowitego, tym bardziej niesamowitego, że po części Kaczyński sam się do tego przyznaje. W 89 roku Jarosław Kaczyński zaczyna się regularnie spotykać z Anatolijem Wasinem.
z głównym szpiegiem KGB w Polsce, który oficjalnie był, działał w Polsce pod przykrywką dyplomatyczną, występował jako pierwszy sekretarz sowieckiej ambasady w Warszawie. Panowie piją alkohol, rozmawiają o wielkiej polityce, wymieniają bardzo istotne informacje. Kaczyński przychodzi do prywatnego mieszkania Wasina na Saskiej Kępie, więc może mamy stuprocentową pewność, że wszystkie te rozmowy zostały nagrane, sfilmowane i sfotografowane. I że KGB już od 1989 roku no, ma bogatą bibliotekę materiałów, którymi mogłaby Kaczyńskiego szantażować lub choćby próbować takiego szantażu. I w tym samym czasie, kiedy Kaczyński spotyka się z Wasinem, z drugoplanowego polityka staje się politykiem pierwszoplanowym. Nagle występuje jako prawa ręka Wałęsy, jako człowiek, który pomógł Wałęsie zostać prezydentem, jako punkt odniesienia dla całej prawicy i zaczyna budować swoje imperium polityczno-biznesowe, swoją sieć wpływu. I to jest o tyle interesujące, że Anatolij Wasin, który wcześniej działał w Finlandii, znany był z tego, że budował tam właśnie takie sieci wpływu i lansował polityków. Jego współpracownicy robili wielką karierę w fińskiej polityce i stali się, jakby to powiedzieć, przywódcami, ważnymi postaciami w takiej opcji prorosyjskiej, która w Finlandii, mimo że kraj ten miał ciężkie doświadczenia z Rosjanami i jest raczej tradycyjnie antyrosyjski, to w Finlandii ta frakcja, ta opcja, ta formacja polityczna istnieje i działa. Jeden z podopiecznych Wasina, polityk o nazwisku Esko Aho, zajmował najwyższe stanowiska państwowe, a potem trafił do Rady Nadzorczej rosyjskiego Sberbanku. I więc tutaj mamy jakby kolejną postać, która w tej pajęczynie chyba była największym pająkiem. Potem pojawiają się sponsorzy. Kiedy Kaczyński zaczyna walczyć o to, żeby przejąć te grunty w Warszawie, najpierw budynki, potem grunty przy Alejach Jerozolimskich i przy Nowogrodzkiej, gdzie do dzisiaj się jego siedziba, jego forteca główna znajduje, on zaczyna nagle być obsypywany miliardami, wprawdzie ówczesnych złotych, ale to jednak są miliardy, przez Janusza Kwanta, komunistycznego finansistę, szefa Banku Przemysłowo-Handlowego, który wcześniej pracował w Narodowym Banku Polskim i który też nadzorował firmę o nazwie Agencja Gospodarcza, do której trafiały pieniądze z funduszów KGB przeznaczone na wspieranie formacji postkomunistycznych w Polsce. Kaczyńskiego sponsorują też ludzie wywiadu wojskowego PRL, co jest dokładnie opisane. Jest tam taka sytuacja dosyć niezwykła, bo Adam Glapiński, prawa ręka Kaczyńskiego, jeden z naszych ulubionych bohaterów, prawda? Adam Glapiński potrzebuje wyjechać w ciepłe kraje i potrzebuje gotówki, żeby tam się zabawić. I ludzie wojskowego wywiadu PRL dostarczają mu gotówkę, a że nie mają żadnej teczki pod ręką ani odpowiedniego worka, to biorą torbę po cukrze. I potem Glapiński musi te banknoty rozlepiać. Stąd się wzięło powiedzenie lepkie rączki. Ale wiesz, bo tu też trzeba powiedzieć, kim był pan Pinheiro, który dostarczył tę torbę. To był człowiek, którego polska prokuratura i polskie służby bardzo w okresie śledztwa Fozowskiego po słynnym filmie Dramat w trzech aktach. Bardzo ostentacyjnie poszukiwały, a on równie ostentacyjnie próbował być znaleziony. To znaczy dzwonił do prokuratury, do policji, do mediów, że on jest w Poznaniu, tam w jakimś mieszkaniu, gdzie dokładnie przebywa, żeby go nareszcie wzięli, bo on już nie chce się, prawda, być ciągle poszukiwany, chce być znaleziony, odkryty. I z tym wiąże się taka historia, kiedy Lech Kaczyński, jeszcze nie będąc prezydentem, był u mnie
w programie w Radiu Z. Ja go pytałem, dlaczego nie chcecie z tego pinejry złapać. I on mówi, na ten temat nie będę rozmawiał, więc ja mówię, ale proszę mi powiedzieć, dlaczego nie chcecie, bo to i tak dalej. I wreszcie Kaczyński się zdenerwował, mówi, to ja wychodzę ze studia. To znaczy, to była jakaś niebywale delikatna sprawa z tym pinem. My do dziś właściwie nie wiemy i też się tu nie znalazłem takiego dokładnie objaśnienia, dlaczego ten pinejro był taki niebywale ważny, nie tylko merytorycznie, ale także emocjonalnie. Dla Kaczyńskich. Co to jest za historia? To ja na chwilę się wtrącę. No. Myślę, że na początku... Czekaj, weź mikrofon. Na początku przyszłego roku wydamy książkę, która ci to wyjaśni. A, no właśnie. Poza pięknym nazwiskiem tam musi być jeszcze jakaś tajemnica. Bardzo na... Czekamy. Tomku, przepraszam, przerwałem ci. A ty do czego doszedłeś? Potrafisz to zrozumieć, objaśnić sobie? Sprawa wyglądała tak. No bo to trzeba jakby tutaj zacząć od samego początku. Polska miała ogromne długi wtedy i ktoś wpadł na pomysł, że trzeba zacząć robić rzecz nielegalną, czyli żeby Polska za pomocą podstawionych osób zaczęła sama wykupywać swoje zadłużenie, no bo papiery dłużne... Na rynku wtórnym były tanie. Były tanie, tak, bo nikt nie wierzył w wypłacalność Polski, więc można było... powiedzmy za $1 000 000 kupić długi warte $100 000 000. No trochę przesadam, ale tak to mniej więcej wyglądało. I stworzono w tym celu Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego, którego no tak chciał traf albo i nie traf, że dyrektorem tego funduszu został Grzegorz Rzemek, agent wojskowego wywiadu PRL działający pod pseudonimem Dick. On oczywiście natychmiast zameldował swoim szefom z wywiadu, że to znakomita okazja, żeby przy okazji tych tajnych działań FOZ tworzyć sobie pajęczynę agentów sieci, spółek, tajnych kont, zdobywać informacje, mnożyć pieniądze na całym świecie. I tak się stało. Robił to pod nadzorem oficerów wywiadu wojskowego, dwóch pułkowników, jeden się nazywał Klamecki, drugi Klęba. I oni zaczęli używać biznesmena Polaka o częściowo kubańskim pochodzeniu, który się nazywał Janusz Heflif Iwanowski Pinheiro. Teraz występuje wyłącznie jako Janusz Iwanowski. Któremu oni pieniądze przekazywali i on za pomocą tych pieniędzy, jako tak, jakby to powiedzieć, frontman, czyli jako ta osoba, która jest widoczna, on z tymi pieniędzmi robił różny użytek w Polsce i on też te pieniądze przekazywał ludziom Jarosława Kaczyńskiego. I kiedy zainteresowano się tym skandalem, to był bardzo gruby skandal, chodziło o ogromne sumy, kilka osób zginęło, które wiedziały za dużo. Kiedy zainteresowano się tym skandalem, to doszło do rzeczy niezwykłej, bo sprawą się zajmował m.in. Urząd Ochrony Państwa, ówczesne cywilne służby specjalne Wolnej Polski. I z ramienia Urzędu Ochrony Państwa do Pinejry i do pułkownika Klęby przyszedł słynny pułkownik Jan Lesiak. Ten sam, którego wielokrotnie oskarżano o to, jakoby on Kaczyńskiego dręczył, prześladował i tak. Właściciel szafy. Najsłynniejszy właściciel szafy w Polsce. W tej szafie znaleziono spreparowane materiały kompromitujące rzekomo Kaczyńskiego i tak dalej. Ale w tym przypadku Jan Lesiak, zresztą nie tylko w tym, jak się później okaże, w tym przypadku Jan Lesiak poszedł na rękę Kaczyńskiemu, bo przyszedł do panów Pinejry i Klęby i powiedział tak: słuchajcie, my was bardzo lubimy, my na was nic nie mamy, naprawdę, my wam nic złego nie chcemy zrobić, my Urząd Ochrony Państwa. Robiliście tam sobie jakieś rzeczy z tym FOZ-em, no my byśmy chcieli się dowiedzieć, jakie, i słuchajcie, dzisiaj jest czwartek, a ja w poniedziałek wezwę was oficjalnie na przesłuchanie. Ale nic się nie bójcie. Wy z tego przesłuchania sobie wyjdziecie.
Wy tylko nam opowiecie różne rzeczy, a potem będziecie zupełnie wolni. Nie martwcie się, nikt was nie aresztuje. No i nic dziwnego, że przesłuchanie miało być w poniedziałek, a oni w niedzielę uciekli. I to aż do Wenezueli. I potem, kiedy jednak stwierdzili, że... Polska też jest piękna. Że Polska też jest piękna, w Wenezueli, gdy pieniądze się skończą, to też nie jest tak wspaniale. Gdy się pojawili w Polsce, to oni też bardzo dziwnie zeznawali. A oni zeznawali w taki sposób, no faktycznie Kaczyński brał pieniądze od ludzi z FOZ-u, od pułkownika Klęby, od ludzi wywiadu wojskowego, ale od nas, prawda, my tutaj, ja pułkownik Klęba i ja biznesmen Pinheiro, no dawaliśmy te pieniądze Kaczyńskim, no ale jak tu ich winić, no, tych biednych Kaczyńskich? Myśmy im dawali je z dobrego serca, bo myśmy uwierzyli w polityczną wizję Kaczyńskich. Klęba powiedział, że on jest... Pułkownik Klęba z wywiadu wojskowego PRL powiedział, że on jest w ogóle zwolennikiem ideologicznym Porozumienia Centrum, czyli pierwszej partii Kaczyńskiego. I opowiadali długie opowieści o tym, jak to strasznie Urząd Ochrony Państwa Kaczyńskiego gnębił. Mimo że Urząd Ochrony Państwa zrobił przysługę Kaczyńskiemu, ekspediując jego kłopotliwych sponsorów za granicę, żeby nie musieli zeznawać. To koniec już z tym Pinheiro, czy nic? Nie. Pinheiro w mojej ocenie i Klęba zeznawali w ten sposób, bo chcieli Kaczyńskiemu pokazać, że wszystko o nim wiedzą i mogą go zniszczyć, ale wcale nie chcą go zniszczyć, chcą tylko, żeby Kaczyński im się odwdzięczył. Czy to Kaczyński wykorzystywał sprytnie Urząd Ochrony Państwa, czy Urząd Ochrony Państwa hodował sobie Kaczyńskiego? To jeszcze przestańmy mówić Urząd Ochrony Państwa, bo to byli po prostu ubecy perelascy, którzy przeszli tam do jakiejś innej pracy, prawda? Więc czy to ubecy hodowali sobie Kaczyńskiego, czy Kaczyński doił ubeków? Wszystko wskazuje na tę pierwszą możliwość. SBcy, którzy przeszli do Urzędu Ochrony Państwa, Kaczyńskiego faworyzowali i wspierali. Przede wszystkim zrobili mu ogromny prezent, jakim była jakim było spreparowanie jego teczki. Wszystko wskazuje na to, mógłbym tu długo wyliczać, jak wiele okoliczności wskazuje na to, że faktycznie tę teczkę Kaczyńskiego spreparował Jan Leszek. Na pewno spreparował ją UOP, bo ona została spreparowana na podstawie autentycznych materiałów, do których tylko UOP miał dostęp, lub jacyś byli SBcy, którzy wynieśli te materiały, no ale oni też byli w kontakcie z kolegami z UOP-u, bo to były te same osoby. Na Lesiaka jako na winnego tutaj wskazywał i sam Kaczyński, i minister spraw wewnętrznych Siemiątkowski, i szef UOP-u Andrzej Kapkowski, i postkomunistyczny dziennikarz Marek Barański, któremu Lesiak spreparowane materiały podsuwał. No i w końcu to u Lesiaka w szafie te spreparowane materiały znaleziono. I prezent, jaki zrobił Lesiak Kaczyńskiemu, polegał na tym, że na podstawie autentycznych materiałów spreparowano teczkę Kaczyńskiego, w której on jeszcze dobitniej zgadza się na współpracę z SB niż w teczce prawdziwej, ale zrobiono to, spreparowano tę teczkę w taki sposób, że ona na pierwszy rzut oka jest, to jest w książce dokładnie opisane, jest w sposób oczywisty fałszywa. I sąd, który rozstrzygał tę sprawę, nie mógł rozstrzygnąć inaczej. I Kaczyński z sądu wyszedł w glorii męczennika. Nie tylko męczennika, również bohatera, no bo ludzie sobie mówili, ten to SB-kom zalazł za skórę, że aż muteczkę sfałszował. I ta informacja całkowicie zaćmiła w odbiorze publicznym istnienie prawdziwej teczki, która sobie cały czas jest w Instytucie Pamięci Narodowej, którą Sąd Wolnej Polski w tym samym procesie uznał za autentyczną i wiarygodną, i w której czytamy, że Kaczyński chciał współpracować z SB i był przez SB-ków faworyzowany. To jest tam w sposób oczywisty pokazane. I badacze niespecjalnie się garnęli, żeby tę teczkę
czytać, albo też, żeby nagłaśniać informacje w niej znajdujące się, powiedzieli, z jakim spotkają się odbiorem. Lesiak doprowadził do tego, że ludziom wryło się w głowy, że Kaczyńskiemu spreparowano teczkę. Po prostu to się stało mantrą, wszyscy to pamiętali, Kaczyńskiemu spreparowano teczkę, jego teczka jest fałszywa. I na każdą, i badacze i dziennikarze musieli się obawiać, że każda rewelacja z prawdziwej teczki zostałaby potraktowana nieufnie. Reakcja byłaby taka, to pewnie jest znowu fałszywka, bo skoro mu sfałszowali teczkę, prawda, to... No dobrze, Tomek, ale tu patrzymy na ten świat wokół nas dziś i szukamy odpowiedzi na pytanie, dlaczego ci SBC-y, jak powiedziałeś, faworyzowali Kaczyńskiego? Czy on to na wczesnym etapie, kiedy nie było jeszcze wcale pewne, że Kaczyński to będzie ten Kaczyński? O co im chodziło? Czy być może we wersji A hodowali, tak jak Łasin w Finlandii, ileś osób, no i jedna inwestycja się udaje na 10 i się udała. Czy to był jakiś szczególny wybór, twoim zdaniem? Z początku to pewnie była tego rodzaju inwestycja. Na pewno myślę, że mogli mieć spokojnie, tak jak mówisz, 10 podobnych. I jeden lub dwóch, Kaczyński i Macierewicz, im się udali. Ale już od samego początku, no, jakby to powiedzieć... Bo wiesz, bo na przykład nikt inny nie wspomina takich spotkań z Łasinem serdecznych. Prawda? Jak Kaczyński. To by wskazywało na jakiś trop jakiejś wyjątkowości jednak. Ale to z drugiej strony już było dość późno, kiedy Kaczyński wyglądał na jednego z możliwych liderów. Ale bo tu znowu trzeba sięgnąć do głębszej historii. Mamy rok 81. Kapitan Świtalniak widzi ambitnego opozycjonistę, który biega po różnych opozycyjnych środowiskach, zna masę ludzi, jest łącznikiem między różnymi opozycyjnymi środowiskami i widzi, że ten opozycjonista chce współpracować, chce być kontaktem operacyjnym i mówi sobie, okej, no dobra, no to go będziemy potraktujemy go ulgowo. Zobaczymy, jakie będę miał z tego korzyści. W książce są opisane też te korzyści, jakie SB już w 82 roku miało z Kaczyńskiego. Ale on też dodaje, że na ulgowe potraktowanie Kaczyńskiego naciska kierownictwo, jego kierownictwo, kierownictwo SBK Świtalniaka. Kim byli jego szefowie? To było dwóch skrajnie promoskiewskich SBK-ów. Jeden się nazywał Walczyński, a drugi Rapało. Należeli do tej frakcji, która zwalczała Jaruzelskiego i Kiszczaka, bo uważali ich za nie dość komunistycznych. Chcieli w Polsce mieć stuprocentowo sowieckie porządki. I to są ci sami ludzie, którym protektor Kaczyńskiego Stanisław Erlich jeszcze w latach 60. składał donosy na Zbigniewa Brzezińskiego i na swoich kolegów z uniwersytetu. Więc jest możliwe, że oni zauważyli Kaczyńskiego bardzo wcześnie, kiedy zajmowali się środowiskiem Erlicha. I zobaczyli, że Kaczyński, ukochany uczeń Erlicha, zobaczyli, że Erlich widzi w Kaczyńskim potencjał intelektualny. Ktoś taki jak Erlich, który był, no, jakby to powiedzieć, donosicielem niebanalnym. To nie był zwykły konfident. On donosił na ludzi z najwyższej półki. Zobaczyli, że ten człowiek, wybitnie inteligentny, faworyzuje Kaczyńskiego i być może dlatego kapitan Świtalniak, idąc za swoimi szefami, też się Kaczyńskim szczególnie zainteresował. To jest możliwa odpowiedź. Oczywiście po drodze SBC-y mogli odkrywać coraz więcej cech wskazujących na to, że Kaczyński jest cenny, widząc jego niezwykłą, nie powiem pracowitość, bo to, co on robi, to nie jest do końca praca, ale ruchliwość, o tak, ruchliwość. I zdolność czekania. Tego też znowu nie nazwiemy cierpliwością, bo cierpliwość łączy się z pokorą,
to nie jest przypadek Kaczyńskiego. I tutaj padł głos z sali, manipulanctwo. No tak, Kaczyński tutaj jest mistrzem, ale oczywiście rodzi się pytanie, na ile on tu jest mistrzem sam z siebie, a na ile protektorzy w rodzaju kapitana Śpitalniaka mogli go czegoś nauczyć. No dobrze, czyli nie mamy odpowiedzi na pytanie jeszcze, kto panuje nad pajęczyną. Ale chciałbym ją... Ale wobec, jeśli pytasz o to, kto panuje nad nią teraz, to odpowiedź jest prosta. No? No Władimir Władimirowicz Putin. A, czy uważasz, że to działa? No, to widać, że to działa. Przecież... Znaczy, wiesz, widzimy tylko, że są decyzje, które są korzystne na przykład dla Rosji. Tak? Ale każdą z nich można uzasadniać na różne inne sposoby niż proste wysługiwanie się. Bo mówimy o sieci wpływu, a nie o jakiejś tam sobie zwykłej siatce szpiegowskiej, gdzie są po prostu rozkazy. Zrób to, przenieś to, zanieś tamto, skopiuj to i przynieś mi. To tak nie działa. Żeby mieć taką porządną sieć wpływu w jakimś kraju, to trzeba mieć ludzi, którzy są w tym kraju dobrze osadzeni, którzy dbając o interesy Rosji, dbają również o swoje interesy. Muszą to robić z własnej woli, no bo jak wiadomo, z niewolnika nie ma pracownika. Czyli oni muszą świadomie się zgodzić na to, że są częścią Imperium Rosji i Imperium Kremla i temu imperium służą, muszą mieć z tego konkretne korzyści. I no, wspomniałeś o publikacji Newsweeka, no widać, co się stało. Rosjanie byli od samego początku w aferze taśmowej. Wiemy na pewno, że już przed publikacją taśm Falenty wiedzieli, co jest na tych taśmach. Inne dowody pośrednie wskazują na to, że byli w tej aferze także znacznie wcześniej, zanim jeszcze Falenta do nich przyszedł. Tu się pojawiła zbitka, że Falenta im sprzedał te taśmy, ale raczej można tu mówić o tym, że przekazał taśmy i otrzymał sowite honorarium, aczkolwiek nie anulowano jego długów, bo Falenta jest cały czas kontrolowany przez Rosję, bo ma wobec rosyjskiej spółki gigantyczne długi. I wiemy też z publikacji Wojciecha Czuchnowskiego, że Falenta przyszedł z tymi taśmami nie tylko do Rosjan, przyniósł je także kierownictwu PiS i że Kaczyński kazał swoim ludziom dokładnie prześwietlić Falentę. Wiedział, że to jest importer rosyjskiego węgla. Mógł wiedzieć również jeszcze więcej, a mimo to zaakceptował ten zatruty prezent, jakim były taśmy Falenty, które pomogły mu wygrać wybory. Więc Kaczyński świadomie tutaj czerpie korzyści ze swoich związków z Rosją i świadomie Polskę przeciąga na wschód. Świadomie? Świadomie, tak. Ale świadomie w tym sensie, że uważasz, to jest cena konieczna, jaką musi zapłacić za władzę w Polsce, no i za przebudowę Polski, jaką sobie wyobraża, czy świadomie w tym sensie, że celem jest przeciągnięcie Polski na wschód? On jest człowiekiem niezwykle ambitnym i on prawdopodobnie jest przekonany, że on cały czas realizuje swoje cele i że te cele, czyli władza, jak największa władza Kaczyńskiego nad Polską, to jest cel tak święty i tak ważny, że wszystko można mu poświęcić. I on tak funkcjonował od samego początku. Przecież kiedy oferował swoją współpracę kapitanowi SB Marianowi Śpitalniakowi, to co on sobie myślał? No nie wiemy, psychologizowanie jest niebezpieczne, ale wiemy, że to jest człowiek, który zawsze był, uważał się za niezwykłego, był ukochanym synem swojej matki, potem, co jeszcze ważniejsze, ukochanym uczniem profesora Ehrlicha, był zawsze prymusem, uważał siebie za niezwykle drogocennego i uważał, że jego obecność na wolności, zamiast zamknięcia w ośrodku internowania, jest tak cenna dla niego Kaczyńskiego i dla wszystkich innych i zapewne dla świata, bo on ma skrajnie egocentryczny obraz rzeczywistości,
że uznał, że współpracowanie z kapitanem Śpitalniakiem, tak, to jest cena, którą on może zapłacić. Tu... Może po prostu chciał go wpuścić w maliny. Coś mu tam obiecać, a potem by się zbudził, no, albo nie przyszedł. No, no to porozmawiajmy. No, władze opozycji wtedy, to był rok 81, bardzo przestrzegały przed takimi próbami wchodzenia w takie gry z SB-cją, bo wiedzieli, że SB jest o wiele... liderzy opozycji wiedzieli, że SB jest o wiele sprawniejsze w tych grach. I Kaczyński też o tym wiedział. Przecież on współpracował wcześniej przez lata z Janem Olszewskim, późniejszym premierem, wtedy adwokatem. Współpracował z KSS Korp, był prawnikiem współpracującym z organizacją opozycyjną KSS, Komitet Samoobrony Społecznej KOR. Razem z Olszewskim to robił. Do nich ciągle przychodzili ludzie, którzy się zgodzili na współpracę z SB, a potem żałowali i prosili o pomoc. I nieustannie tym ludziom, oni sami, Olszewski i Kaczyński, powtarzali przecież lekcje. Nie współpracuje się ze SB-kami, nie... nie podpisuj, nie umawiaj. Tak, tak. A jednak mimo to Kaczyński zrobił w tej rozmowie to, co zrobił. Zaproponował współpracę i od razu spróbował tę współpracę ustawić na swoich własnych warunkach. To jest bardzo istotne, bo to pokazuje, że również tam, gdzie dochodzi do zdrady, dziękuję, również tam, gdzie dochodzi do zdrady, ciągle tej zdradzie towarzyszy ambicji. Nam się zapewne zdaje, że to trudno pogodzić, prawda? Bo jakby zdrada jest czymś hańbiącym i zaprzecza wszelkiej ambicji. No ale w przypadku Kaczyńskiego te ambicje są takie, że najwyraźniej nie wykluczają zdrady. On chce zdradzić, ale na swoich warunkach. Dopiero po tym, jak zniesiecie lub zawiesicie stan wojenny, bo to byłby nie honor, prawda? Żebym ja tutaj się spotykał z panem kapitanem, kiedy dopóki trwa stan wojenny i no i nie będę tajnym współpracownikiem. Ja będę sobie grzecznie, miło, będziemy się tutaj w kawiarni rozmawiali. Czyli taki Micewski. No tak, to też był taki przypadek Andrzeja Micewskiego, działacza katolickiego. Była taka grupa rzeczywiście osób, które sobie wyobrażały, nie wiem, czy Kaczyński do niej należy, które sobie wyobrażały, że przez te rozmowy z ubekami są w stanie wpływać na rzeczywistość, że ci ubecy są jakimiś, i oni zresztą, jak wiemy z relacji różnych, udawali takich przedstawicieli kogoś bardzo ważnego, że oni są upełnomocnieni, że właściwie to są prawie negocjacje, że my tutaj razem, prawda, we dwóch, no pan ma swoje pewne umocowania, ja mam swoje, to my tutaj zbudujemy dobry świat bez Żydów na ogół, prawda, i bez takich różnych rzeczy, których tutaj w przypadku Kaczyńskiego też jest taki moment, kiedy ten Ubek się odwołuje do antysemityzmu, prawda, i odnotowuje, że Kaczyński nie zareagował przyjaźnie. Tak, tak. Aczkolwiek parę lat później Kaczyński już się nie zawaha przed używaniem antysemityzmu w swoich rozgrywkach. No tak, może jeszcze to był taki grzech młodości. Tak. Zachował się porządnie. Ale właśnie, czy ty przypuszczasz, że on chciał taką grę właśnie typu, no na przykład Miceckiego, ale też trochę Erlicha przecież? Tak, tak. Erlich też sobie wyobrażał, że negocjuje, prawda, z Panem Bogiem. Tak, mistrz, mentor Kaczyńskiego, Stanisław Erlich, jak przyszedł do MSW, to wyśpiewał SB-kom wszystko pięknie, ale równocześnie przez cały czas im mówił, ale wy panowie popełniacie tutaj trochę błędów, wy tu nie wiecie, jak omotać takiego Zbigniewa Brzezińskiego. Ja wam powiem, dlaczego wy nie współpracujecie ze mną i z innymi partyjnymi intelektualistami, wy możecie nas wykorzystać, a tak w ogóle to ja chcę napisać memoriał do władz MSW i partii o tym, co zrobić z filozofem Leszkiem Kołakowskim na przykład. I Kaczyński wtedy, no jeszcze jakby postać mniejsza niż Erlich, nawet jeszcze w 81 roku, ale na swoją skalę też stara się tutaj grać, tupnąć i pokazać temu SB-kowi, że ja tutaj się liczę, panie kapitanie. Czyli chciał, bo to bardzo często było motywowane dążeniem do uzyskania licencji na opozycyjność, prawda? To znaczy, że wiemy, jak jest. Jałta, wiadomo. Należymy do rosyjskiej strefy wpływów. Tak, jest, tak. Tak. Ale chcemy coś uplastycznić tę rzeczywistość.
i może coś wynegocjujemy. Micewski sobie wyobrażał, że coś wynegocjujemy. Erlich też sobie wyobrażał. Tak, i wzorem tutaj była Finlandia. Kraj, który należał do sowieckiej strefy wpływów, ale miał gospodarkę rynkową i w dużej mierze miał też demokrację, chociaż była cenzura, która zabraniała mówienia źle o Rosji. No w Anglii o królowej nie wolno, no, to jest za różnicą. I być może to nie jest przypadek, że wybitny specjalista od Finlandii, Anatolij Wasin, jak pojechał później do Polski, to trafił do Kaczyńskiego. No właśnie, bo wiesz, mnie interesuje właściwie, ty już tyle się naczytałeś i tyle spędziłeś z Kaczyńskim dni i nocy. Nie zazdroszczę, ale... No tak, przytyłem 10 kilo. Kaczyński jest mi to winien, bo od siedzenia przed komputerem i nad papierami. A, to nie to, że tak cię karmił obficie. Jak łasin Kaczyńskiego. Nie. Nie było szampana i tamtych... Kawioru, nie, nie. Kawioru, nie. No dobra. Bo wiesz, właściwie to... Teraz chciałem, żebyś intuicyjnie odpowiedział. Czy twoim zdaniem Kaczyński chciał przejść na drugą stronę, czy chciał wynegocjować więcej przestrzeni dla strony opozycyjnej? Dla siebie. Dla siebie. Dla siebie. Tak. On prawdopodobnie widzi siebie jako kogoś, kto jest w stanie rozgrywać wtedy Sowietów i Esbeków, dzisiaj Amerykanów, Chińczyków i Rosjan. Prawdopodobnie tak siebie widzi. Natomiast... W Chinach to budzi przerażenie. Ta wizja, że Kaczyński przyjedzie i ich rozegra. Ale obok tych egocentrycznych złudzeń on jest cwany i kiedy trzeba się ugiąć wobec tych potężnych sponsorów, mocodawców, sojuszników, to się ugina. To jest trochę takie rozdwojenie. On ma wizję heroiczną samego siebie i nawet gdy pełza, to mówi sobie, to pełzanie jest po to, żeby tym mocniej później wybrzmiała moja potężna postura, kiedy osiągnę... Łopot moich skrzydeł. Tak, tak, łopot moich skrzydeł, kiedy osiągnę ostateczny sukces. Jak to wyglądało w praktyce, to ja może powiem. Bo co się stało po tej rozmowie z kapitanem Śpitalniakiem? Kiedy to Kaczyński zaoferował swoje usługi, ale później, po zakończeniu stanu wojennego. On powiedział później, prawda? A jednak ten stan wojenny trwał i mimo to Kaczyński niestety zaczął, mówiąc metaforycznie, pełzać. Nie spotkał się, o ile wiemy, w kawiarni z kapitanem Śpitalniakiem podczas stanu wojennego, ale zaczęło się dziać coś innego. Kapitan Śpitalniak w tej samej notatce z rozmowy dokonuje pewnego drastycznego złamania esbeckich reguł na korzyść Kaczyńskiego. Bo pisze w tej notatce z rozmowy z Kaczyńskim, że on ma powody uważać, że Kaczyński cały czas prowadzi działalność opozycyjną w podziemiu, ale mimo to z inspiracji też swojego kierownictwa zakłada Kaczyńskiemu tak zwany kwestionariusz ewidencyjny, czyli teczkę przeznaczoną dla opozycjonistów nieaktywnych. Takich, co to już się zmęczyli i których się kontroluje tylko wyrywkowo, rutynowo. Po paru miesiącach zresztą tę teczkę również mu zamyka i Kaczyński z byłego opozycjonisty awansuje na lojalnego obywatela PRL. I co się w tym samym czasie dzieje, kiedy Kaczyński jest traktowany tak ulgowo? Kaczyński biega po całym mieście z jednego opozycyjnego spotkania na drugie, od jednego opozycyjnego środowiska, od jednej podziemnej organizacji do drugiej. I esbecy o tym wiedzą, bo Śpitalniak każe go inwigilować i sam Kaczyński przyznaje, że chodziła za nim wielka ekipa esbeków. Co to znaczy? No to znaczy, że Kaczyński nie musi żadnego donosu pisać, nie musi nawet się spotykać w kawiarni. Kaczyński jest jednym wielkim, żywym donosem biegającym po mieście. SBC, którzy za nim chodzą, dowiadują się gdzie, kto, kiedy i jak się spotyka i on im rysuje całą mapę podziemnej Warszawy, kiedy po niej biega. I ciekawe jest to, jak Kaczyński próbuje z tego wybrnąć w swoich wspomnieniach, bo mówi, że chodziła za nim wielka ekipa, jeździli samochodem, szli na piechotę,
kobiety mu nawet podsuwali, no ale przede wszystkim przez cały czas zachowali. Koty zwłaszcza. To by źle się koty podsuwali. Nie rozpoznają tematu. Jego koledzy nic na ten temat nie mówili. Ale przede wszystkim chodzą i jeżdżą za nim cały czas. I on twierdzi, że on mimo to był w stanie uprawiać opozycyjną działalność, bo udawało mu się od tych esbeków zawsze odczepić. A dzięki czemu? A dzięki wodzie święconej i zapachowi kadzidła. Bo on miał taki sposób na esbeków, że on wchodził do kościoła, jak za nim szli esbecy, i się modlił. Esbecy zanim wchodzili do kościoła, ale że to złe diabelskie dusze są, ateiści, heretycy, to nie wytrzymywali w tym kościele dłużej niż 10 minut. Po prostu nie dawali rady. On tam się modlił, Kaczyński, aż mu po prostu aureola na głowie rosła, a oni po 10 minutach już po prostu jak to diabeł wody święconej znieść nie może, wychodzili z tego kościoła. On hyc do zakrystii i tylnym wyjściem uciekł. No, proszę państwa, no, nawet pan Zagłoba u Sienkiewicza takich bredni nie opowiada. Czyli świadomie prowadził ich po mapie podziemia, swoim zdaniem. Prawdopodobnie się pocieszał, że to wszystko służy... że to wszystko służy mojej karierze, a ja już kiedyś, jak tę karierę zrobię, to już im wszystkim pokażę. I to esbekom, i tym opozycjonistom, co są głupi, i tym esbekom, co myślą, że są ode mnie mądrzejsi. I się sprawdziło. Niestety, a sprawdziło się, ale jak wiemy, sprawdziło się z pomocą esbeków, wywiadu wojskowego PRL, Anatolija Wasina, I obecnych rosyjskich służb, które stoją za aferą taśmową, za aferą węglową, jak mówi Donald Tusk. No i też za całą tą katastrofą pospoleńską, którą opisał Grzegorz Rzeczka. Tak, świetna książka. Rewelacyjna. Nieoczywista, prawda? Taka, tak, rewelacyjna. No, jak te tropy na Cyprze tam znalazł, to ja już po prostu pomyślałem, no nie. Takich Grześków nie ma, ale tak, tutaj tak, też mamy takie rzeczy w tej książce, które naprawdę, muszę powiedzieć, inaczej ustawiają sprawę. Ale chciałbym cię jeszcze zapytać o... Zanim państwu oddam głos, bo jest taki punkt w programie, prawda? Jest, szefie? Oczywiście. A, dobra. To zanim jeszcze państwu oddam głos. Czy ty widzisz dziś tropy tych uwikłań, tej pajęczyny, personalne zwłaszcza, w otoczeniu i w polityce Kaczyńskiego? Tak, oczywiście. Zostawiam w sprawie węgla, bo to jest takie, to tak banalne, że wszystko ale wiadomo. Przede wszystkim Adam Glapiński. I tu znowu ogromna zasługa Grzegorza Rzeczkowskiego. Grzegorz Rzeczkowski, walcząc o dostęp też do papierowych ksiąg wieczystych, co nie jest łatwe, w Polsce ustalił, że Adam Glapiński dostał w 2009 roku, i to jest ciekawe, że to jest akurat ten rok, w którym Glapiński wraca pod skrzydła Kaczyńskiego, bo wcześniej tam były między nimi jakieś niesnaski, może nie tyle niesnaski, ale się trochę ich drogi rozeszły, a w drugiej połowie lat 2000, może tak, w drugiej połowie lat 2000 Glapiński wraca pod skrzydła Kaczyńskiego i w tym samym czasie dostaje niezwykły prezent. Miał domek mały, no może nie taki mały, ale jednak domek. Ale w Wilanowie. W Wilanowie, tak. I się zamienił z pewną firmą, która mu w zamian za ten domek dała ogromną posiadłość i wspaniały pałac, pięknie położony wśród lasów pod Warszawą, nad rzeczką z Marcinkiem. Nie wspaniały, duży. Tak, masz rację. Architektonicznie to jest to zdumiewające. No, Gargamel to jest mało powiedziane. To jest zdumiewający wykwit, bo tam są jakieś takie kopułki orientalno-cerkiewne. Więc on jest, on jest... No może dlatego Glapiński oszalał. Ale Glapiński nie oszalał. Glapiński się... Udaje.
Krapiński się dobrze bawi. No, zaczyna się bać. Krapiński się boi, ale ciągle jeszcze próbuje się dobrze bawić. Ale z punktu widzenia rzeczoznawców ten pałac jest wspaniały, w tym sensie, że jest, jego wartość jest o wiele większa niż, ten, niż tego domku na Wilanowie. Więc wymiana nie była równoprawna, a jednak Glapiński i firma, od której dostał ten pałac, sprawili, że uznano tę wymianę za równowartościową. Glapiński nie zapłacił podatku od wzbogacenia się, ale nie to jest tutaj kluczowe, no bo my tutaj nie... Co to za firma? Właśnie. Mówimy o firmie ERA 200, która należała do, która została założona przez polskiego multimilionera, właściwie miliardera, nawet Roberta Szustkowskiego, który dorobił się swojej fortuny dzięki kremlowskim oligarchom, kremlowskim i mafijnym zarazem. Chodzi o Andrija Skocza i Lwa Kwietnoja. Panowie działali w branży metalowej, głównie wcześniej też w branży komputerowej. To są potentaci związani z rosyjskim superpotentatem Aliszerem Usmanowem. Oni wszyscy oczywiście wspierają Putina, mają związki z rosyjskimi służbami specjalnymi. Andrij Skocz we współpracy z GRU, czyli z rosyjskim wywiadem wojskowym, tworzy takie paramilitarne formacje dla młodzieży. Podobne do tych, które w Polsce Macierewicz na przykład rekrutował do Wojskowej Obrony Terytorialnej. I miliarder Szustkowski spędził wiele lat w Rosji. Tam się tej fortuny razem ze Skoczem i Kwietnojem dorobił, a w Polsce był też szefem polskiego oddziału wielkiego rosyjskiego banku mafijnego Montaż Spiecbank. Bank był mafijny, związany z mafią, ale był też bardzo popierany przez rosyjskie władze i służby, i zadaniem tego banku w Polsce, ten bank miał za zadanie odbudowę rosyjskich wpływów w Polsce. Czyli budowanie znowu sieci wpływów polityczno-biznesowych. Znowu jesteśmy przy ulubionym temacie Anatolija Wasina. I od takiego to miliardera Glapiński dostał w prezencie pałac. Pan Szustkowski najpierw był właścicielem tego pałacu, potem go przekazał spółce, która była z nim związana. Spółka przekazała pałac Glapińskiemu. No i jakby w tej sytuacji trudno się dziwić, że Adam Glapiński tak konsekwentnie nam demonstruje dobry humor. Nie, ale tu nie chodzi tylko o to, że się tak ładnie wzbogacił. Także to, że on ma całkowitą, no teraz się zaczyna bać, ale przez lata, jakby to powiedzieć, pławił się też w poczuciu całkowitej bezkarności. Proszę Państwa, no to jest obiecałem. Bardzo proszę. Kłaniam się. Ja mam pytanie, bo książka kończy się na roku 1965. Czy mnie później interesowało, czy tu się mieści, jak tu jest ujęte wydarzenie z roku 1992, czyli słynna afera Teczkowa. Bo o ile Kaczyński lubi przedstawiać to jako taką właśnie sytuację, który jest wmanewrowany, prawda, i za chwilę mu obalono rząd Olszewskiego, tak jakby ja bym widział w tym pewien mechanizm, który dla Kaczyńskiego jest typowy, to znaczy próba dekapitacji partii, którym jest w koalicji, i przejęcia ich posłów i elektoratu. To mamy sytuację, w której nagle Macierewicz wynosi listę, która jest jakimś takim zupełnym bublem, ostatecznie się okazuje, na której, ale w pierwszym odruchu widzimy, że na liście jest prezydent RP, marszałek Sejmu i jednocześnie przywódca jednej z partii koalicyjnych. Przywódca partii, w której jest Macierewicz zresztą. Macierewicz tu zakapował, mówiąc kolokwialnie, swojego własnego szefa. Czytając do tego jeszcze przywódcę KPN-u Leszka Moczulskiego, i w efekcie przecież mamy w praktyce później, no przypadziła czterech chyba późniejszych szefów ZHN-u w PiS-ie. Mamy gazetę, która przynależała do KPN-u swego czasu, czy Gazetę Polską, no absolutną, bardziej twardą gwardię PiS-u. Czy to jest trochę tak, że może no, obróćmy sytuację, czy to jest tak, że biedny Kaczyński został tu zadekowany z opozycji, czy nieudany gambit, który, prawda, kończy się tym, że no, ta cała sprawa się rypa, bo to robił Macierewicz, no on jakby orłem czasami to jednak nie jest. Ja tutaj przedstawię może przedmówcę, to jest dr Przemysław Witkowski. Człowiek, jesteś Przemku, jeśli pozwolisz, powiem to, no, człowiekiem niezwykle zasłużonym dla tropienia rosyjskich wpływów w Polsce. Polecam bardzo publikację.
ten ruch, jakim była Noc Teczek, no to był ruch pod wieloma względami mistrzowski, który Kaczyńskiemu i Macierewiczowi bardzo wiele rzeczy załatwił. Bardzo wiele im, bardzo wiele z tego wynieśli korzyści. Bo po pierwsze, rząd Jana Olszewskiego był rządem niemocy. To był rząd mniejszościowy. Olszewski w ogóle nie chciał być premierem. Kaczyński to na nim wymusił. Olszewski wiedział, że ten rząd nie będzie w stanie nic zrobić, nie mając stałego poparcia większości parlamentarnej. Męczył się strasznie i coraz bardziej męczył się z Kaczyńskim, bo coraz bardziej do niego docierało, że Kaczyński nie jest właściwym partnerem. Wiadomo było, że ten rząd upadnie, więc postanowiono doprowadzić do wielkiego, spektakularnego upadku, o który później będzie można obwiniać złe siły, czyli wrogów Kaczyńskiego i Macierewicza, że był taki wspaniały rząd, który rzekomo chciał zlustrować konfidentów SB, ale mu nie dali. I dlatego upadł i dzięki temu Kaczyński i Macierewicz będą mogli chodzić w glorii męczenników. Ale to nie jedyna korzyść. Przy okazji też uderzono mocno w KPN właśnie, który była to formacja radykalnie antykomunistyczna, ale równocześnie prozachodnia, która wyznawała pewnego rodzaju centroprawicowy republikanizm. Oni się najgłośniej domagali czystek przeciwko komunistom i esbekom, ale z drugiej strony oni na przykład już wtedy ich przywódca Leszek Moczulski na przykład zadeklarował tolerancję i akceptację dla homoseksualistów, co na ówczesnej prawicy było zupełnym ewenementem. I oni raczej wyznawali jakiś taki centroprawicowy republikanizm, który mógł się odnaleźć i pełnić istotną rolę jakby na scenie politycznej Polski zdążającej na zachód. No i prawdopodobnie dlatego uderzono w Moczulskiego. Chciała też jeszcze przejąć... Tam też był plan przejęcia posłów, brakowało do tej większości, były jakieś negocjacje z Moczulskim i Królem, czy aby coś się dało, by nie dało się, nawet trzeba było odgłowić partię i może liczyć na to, że ten bezgłowy korpus przyjdzie do Kaczyńskiego. Tak, tutaj była taka kalkulacja, że idziemy na całość, szantażujemy posłów Konfederacji Polski Niepodległej, że oskarżymy ich wodza Moczulskiego o to, że jest konfidentem i albo oni do nas przejdą i zbudujemy sobie większość, a jeśli nie przejdą do nas, jeśli się obrażą, no to wtedy upadamy z hukiem i tworzymy sobie legendę męczenników. Przy tej okazji Macierewicz uderzył w swojego szefa swojej partii Zjednoczenie Chrześcijańsko Narodowe i też, tak jak mówi Przemysław Witkowski, uderzył w tę partię, powodując to, że Kaczyński i jego partia Porozumienie Centrum się wzmocniły na tym tle, ponieważ, uwaga, jedyną partią, w której Macierewicz nie doszukał się konfidentów, było Porozumienie Centrum Jarosława Kaczyńskiego. Więc to była wielopiętrowa intryga, oczywiście korzystna też dla Kremla. To jest korzystna dla Kremla, ponieważ... To, co zrobił Macierewicz, no dla zachodnich obserwatorów było szokiem, bo albo można było uznać, że Macierewicz ma rację i polskie władze są przeżarte konfidentami, więc Polska nie jest krajem, który nadaje się do integracji z Zachodem, nie nadaje się do wejścia do NATO, trzeba zostawić Polskę w strefie wpływów Rosji i taka konkluzja byłaby bardzo korzystna dla Kremla. Albo trzeba uznać, że Macierewicz kłamie i Polska jest krajem, w którym tego rodzaju oszust, hochsztapler może się wspiąć na szczyty władzy, uzyskać dostęp do wszystkich tajnych dokumentów i wywracać scenę polityczną do góry nogami. A z tego znowu wniosek taki, że Polska się nie za bardzo nadaje do integracji z Zachodem i lepiej ją zostawić w tej szarej strefie między wschodem a zachodem, tam gdzie Rosja właśnie zaczynała odbudowywać powolutku swoje wpływy. Tutaj jest pytanie, widzę z sali. Proszę. Czy w tej pańczynie jest miejsce, czy gdzieś jest uwikłany Lech Kaczyński, bo nie usłyszałam. Czy jest w ogóle możliwe, że on wiedział, a nie widział, że nie chciał wiedzieć? Czy jakieś tropy wskazują na to uwikłanie? Ja w tej książce
Mam nadzieję, że tak udało mi się odkleić od różnych mitów i przejść do rzeczywistości. Tak, to jest książka o Jarosławie Kaczyńskim. Opowieści o tym, jak to on był rzekomo nierozerwalnie pępowiną zrośnięty ze swoim bratem, to jest kolejny mit. Oni przez długie lata żyli w dwóch różnych miastach. Lech Kaczyński w mojej ocenie był znacznie bardziej związany z Jarosławem niż Jarosław z Lechem. I Lech Kaczyński był gotów dla Jarosława wiele zrobić, pójść na wiele różnych, nawet nieraz paskudnych kompromisów, ale to Kaczyński był tutaj czynnikiem sprawczym w tym tandemie. Jarosław Kaczyński był czynnikiem sprawczym, tak, w tym tandemie. Nazwisko ich nie różnicuje specjalnie, ale mi się wydaje, że jednak była duża różnica. To znaczy stosunek na przykład Lecha Kaczyńskiego do Macierewicza był kompletnie inny. Kiedyś robiłem z nim taki wywiad, którego zapis potem ówczesny BOR zabrał z redakcji. I tam Kaczyński o Macierewiczu mówił per agent. To znaczy, to była wyraźna różnica. I na moje pytanie, to dlaczego to dotyczyłeś tam kilka osób, on odpowiadał, no to Jarek jest szefem partii. I też to, ta fraza, to Jarosław, czy to brat jest, bo to w zależności od kontekstu, jest szefem partii, ona często padała z ust Lecha Kaczyńskiego. Więc to by dość dobrze potwierdzało tezę twojej książki, że jeden z nich był uwikłany. I o tym wiemy, a o uwikłaniu drugiego też jest bardzo ciekawe, nie wiemy. A wiedzielibyśmy pewnie. Nie wiem. Ja uważam, że to znaczy wszystko wskazuje na to, że jeśli Lech Kaczyński w coś był uwikłany, to w brata. W brata, który na przykład zmuszał go do współpracy z agentem, a Lech wzdychał i mówił, to Jarek jest szefem partii. Coś takiego. Znaczy, ale to nie była taka moim zdaniem świadomość, że... to powiedzieć, że Jarek w imieniu Lecha zawarł jakiś kontrakt. Tylko skoro już Jarek został premierem... I robił to, co robił. To nie mogę mu przeszkadzać. Oprócz to, tak. To było raczej taki. I mi się wydaje, że nawet nie wiem, czy Lech... O to jakoś nie zapytałem wtedy, może to był błąd. Czy on sądził, że Jarek wie to samo. Albo o Macierewiczu. Albo myśli to samo. No to tego się już nie rozwiązał. Proszę bardzo. Proszę. Ze względu na transmisję. Dzień dobry. Ja się chciałem zapytać, czy spotkania autorskie przewidywane są na rubieżach kraju, tam gdzie trudniej rozmawiać o Jarosławie Kaczyńskim? To pierwsze moje pytanie. A ma pan lokal? Myślę, że duch w narodzie jest taki również i na rubieżach, żeby krużganek oświaty nieść. Tak? No, ja odpowiem tak. Byliśmy w Białymstoku, Rzeszowie, Zamościu. Ale z tą książką? Nie, z tą nie, ale byliśmy z poprzednimi książkami w Rzeszowie, Zamościu, Lublinie, Białymstoku. Było bardzo miło. No, w Rzeszowie weszły dwie panie, które zaczęły śpiewać pieśni maryjne i wołać, że Morawiecki jest święty. Morawiecki? No jakiej trzeba... Bo ja rozumiem, że są wyznawcy Kaczyńskiego, wierzą w niego jak w obraz. Oni uważają, że Kaczyński jest święty. Ale jakiej trzeba niezwykłej wiary, żeby wejść do zamkniętego lokalu pełnego ludzi i wyśpiewać, że Morawiecki jest wspaniałym człowiekiem? To jest bardzo, bardzo niezwykłe poświęcenie. Tak. I jesteśmy otwarci na propozycje. Tak, tak. Jesteśmy otwarci na propozycje bardzo chętnie. I chciałem jeszcze zadać pytanie odnośnie tego procesu, który się toczył z redaktorem tygodnika Nie i który uwiarygodnił tą mistyfikację esbeków. I chciałem się zapytać, czy pan redaktor dopatruje się jakiejś analogii z tym obecnym procesem, który też z jakimś youtuberem się toczy? Chodzi, jak rozumiem, o Jana Pińskiego. No,
można się tu dopatrywać pewnej analogii, ponieważ Jan Lesiak, Marek Barański, który opublikował te fałszywki, Lesiak i oficerowie UOP-u, którzy je najprawdopodobniej spreparowali, to na pozór wyglądało tak, jakby chcieli zrobić Kaczyńskiemu krzywdę, a zrobili mu przysługę. Jan Piński szerzy informacje o domniemanym homoseksualizmie Jarosława Kaczyńskiego i niestety wielu naiwnych przeciwników Kaczyńskiego się tym zachwyca. To ja tutaj od razu przypomnę, że Jan Piński współpracował ze skrajnie antyzachodnią gazetą warszawską, Warszawską Gazetą, to się tak nazywa. To jest medium nie tylko antysemickie, bardzo wulgarne, brukowe, ale to jest też medium, to jest też gazeta, w której można było przeczytać na przykład, że to NATO doprowadziło do katastrofy smoleńskiej, że to był spisek Amerykanów. Jan Piński wydał dwie książki z Grzegorzem Braunem, który jest jawnym agentem wpływu Rosji. I Jan Piński serwuje nam coś, mówiąc taką propozycję, taką ofertę, mówiąc jakby krótko i potocznie, proponuje nam, żebyśmy ruskiego kaczora zwalczali ruską homofobią. A ja uważam, że to jest kolejny ruski kanał. Po pierwsze dlatego, że Putin chce, żeby homofobia się u nas szerzyła, tak jak w Rosji ją szerzył i tak jak ją u nas szerzy też za pomocą swoich różnych sieci wpływu, prawda? Wszyscy wiemy o organizacji Ordo Iuris, ale to nie jedyna taka. A po drugie, no co się stanie, kiedy my zaczniemy atakować Kaczyńskiego za to, że jest homoseksualistą? No to będziemy go atakować akurat nie za to, co zrobił złego. To będzie atak zupełnie przestrzelony. Będziemy tę homofobię szerzyć i wśród wielu ludzi wzbudzimy sympatię i współczucie dla Kaczyńskiego. A tego nie wśród inni może pomyślą, no proszę bardzo, no. Niby homo, a jaki fajny. To jest ten słynny gej, który nie chodzi na parady równości i jest kolegą wszystkich na prawicy. Tak, bo wyznawcy Kaczyńskiego, część wyznawców, jeśli docierają do nich te pogłoski, to myśli sobie, to jest kolejne ohydne oszczerstwo. Ci obrzydliwi, prozachodni... Geje. Geje, liberałowie... Wszyscy są tacy jak oni. Geje, liberałowie, fajno Polacy, jak oni tam nas nazywają, drugi sort, gorszy sort. Oni teraz znowu włażą z butami w życie prywatne biednego prezesa i szkalują go, bo przecież oczywiste jest, że ten święty człowiek żadnym homoseksualistą nie jest. A inni pomyślą, może i jest, ale siłą woli i z pomocą Matki Boskiej zwalczył w sobie tę skazę, to zaiste święty. No, czy tego chcesz? Zgrzeszył do siebie. No i też jest skreślona opcja, że po prostu pół lewicy się obrazi za homofobię. No jakby wyśmiewanie się z kogoś, czy jest tam gejem, czy nie jest, może zastanawiać się w kontekście, czy ktoś posiada dowody na to, czy ktoś go szantażuje w tej sprawie, czy to jest ktoś z Polski, czy to jest ktoś spoza Polski, a fakt, z kim on tam seks uprawia, jest naprawdę, czy właśnie, nie wiem, czy uprawia, no ale powiedzmy, że chciałby, czy mógłby, to już jest wszystko jedno. Czy uprawiał? Tak. Bo to jest, tak, to jest przedmiot. Dokładnie tak. Kwestie tego, czy on tutaj jest szantażowany tym zarzutem, akurat ja też się temu przyjrzałem, ale wszystkie te informacje, włącznie z tymi rewelacjami, pseudorewelacjami Pińskiego, z tym, co publikuje pan Stonoga, co można znaleźć w internecie, to wszystko no, wygląda osobliwie, bo od czasu do czasu ktoś wybiega i mówi, widziałem wstrząsające materiały Kaczyński pod prysznicem, a potem zapada cisza i tych materiałów nie ma, więc to nie wygląda tak, jakby ktoś mu chciał na serię jakąś krzywdę zrobić. Chyba skończymy wątek prysznicowy, prawda? Tak, tak. On jest bardzo ciekawy oczywiście. Ale tylko w kontekście chyba szantażu on tak, jest ciekawy. Tylko, znaczy, ale tak, też tylko powiem tak, w kontekście szantażu też nie jest ciekawy. O, to ciekawe. Bo mam wrażenie, że fobia szantażowa, czy paranoja szantażowa kosztowała nas w Polsce już tak strasznie dużo. Kurde, niech ich szantażują. To się naprawdę tak rzadko zdarza. Zobaczcie, zrobiliśmy całą lustrację tylko pod hasłem, żeby kogoś nie szantażować. A słyszeliście o jakimś takim szantażu? No tak, ale skuteczny też nie jest słyszalny, widzialny, skuteczny. A są ale takie, coś by wybuchło. Są podstawowe cztery kategorie, pod których można agenta kaptować. Czyli tak, pieniądze, mice, słynne mice. Pieniądze, czyli money,
i ideologia. Potem jest chyba coercion, czyli takie jakby no szantaż, takie jakby posiadanie brudów na kogoś. I ego. Czyli ego. W tym wypadku, no jeżeli zakładamy, że ten człowiek jest w jakiś sposób manipulowany, wprowadzany w jakieś tematy, to, to muszą być któryś z tych podstawowych kategorii kaptowania agenta używany. Tak, tylko i tu ja myślę, że to jest kwestia proporcji. Jak wpadamy w tą paranoję, to dużo szkód więcej sobie robimy tą paranoją, niż ewentualne byłyby straty wynikające z szantażu. Ja tutaj dodam, bo ja uważam, że to jest w jakiś sposób ciekawy temat, aczkolwiek zgadzam się, że on jest na samym końcu tematów ciekawych, o tak, na końcu kolejki, bo przede wszystkim dlaczego? Gdyby ktoś chciał Kaczyńskiego faktycznie zaszantażować, mamy jakieś tam twoje zdjęcia, i gdyby go tak na przykład wbijał mu szpilkę, żeby go ten szantaż był skuteczniejszy, żeby go postraszyć, publikując od czasu do czasu jakieś takie zapowiedzi w internecie, mamy, może pokażemy, może nie, to ten ktoś, kto to robi, nie przedstawiałby się jako były oficer WSI na przykład, a to się często zdarza. Był oficer wojskowych służb informacyjnych, no bo robiąc coś takiego, szantażysta natychmiast jakby stępia ostrze swojego szantażu, odbiera sobie skuteczność, no bo dla zwolenników Kaczyńskiego to się robi zupełnie niewiarygodne, bo oni wierzą, że dawne wojskowe służby to są zaciętym wrogiem Kaczyńskiego i gotowe są każde oszczerstwo na niego powiedzieć. I z drugiej strony również wśród przeciwników Kaczyńskiego jest no, duża rezerwa, duży dystans i duża nieufność wobec materiałów produkowanych przez jakiekolwiek służby. Więc to raczej wygląda jak na takie nas zwodzenie i wprowadzenie w te paranoje, o której mówisz. Żebyśmy myśleli, że może tam ktoś Kaczyńskiego szantażuje jakimiś prysznicowymi sprawami i to odciąga naszą uwagę od tego, co jest istotne. Wróćcie, już kończymy ten wątek, bo widzę tam jeszcze ręce w górze. Zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Każdy zamach autorytarny jest poprzedzony jakąś paranoją. To może być paranoja żydowska, to może być paranoja rosyjska, to może być paranoja endecka albo jakakolwiek inna. To zawsze jest na początku. Przestępcza. Przecież nie wiem, czy Państwo pamiętają stan wojenny. Jakie były uzasadnienia, no, że Solidarność oczywiście, ale przede wszystkim, że na przykład po Szczecinie biegają na Golasa i okradają sklepy. W Szczecinie w środku zimy. Widziałem ten dziennik telewizyjny. Czyli zawsze takie wytwarzanie jakiegoś zagrożenia. Ja byłem wtedy w wojsku, miałem obowiązkowe oglądanie dziennika telewizyjnego, państwo nie musieliście. Ale tak, ja tutaj podpiszę się, że naprawdę groźnym spiskiem jest spisek twórców teorii spiskowych. Tak, dobrze użyty. Profesjonalnie przeprowadzony. Bardzo proszę, pan. Poprosiłbym o mikrofon. Nie będę się Transmisja. Żeby było słychać. Skoro dostałem, to będę mówił do mikrofonu i na chwilę będzie dla mnie. Po pierwsze, bardzo dziękuję za piękne spotkanie, za fajną, szczerą rozmowę. Po drugie, powiem coś o sobie. Ja jestem odbiorcą i to powinno wystarczyć. A dlaczego? Bo chcę ruszyć pewien ciekawy, istotny wątek. Ogół biologów to dobrze wie, ale wiem, że wiedzą to po prostu ludzie z dobrym wykształceniem. Dwóch panów, to ci, co ukradli księżyc, to przede wszystkim bliźnięta jednojajowe. Nie będę robił wykładu na ten temat, nie będę mówił, czym się charakteryzują, ale warto pointeresować się tym, zainteresować się tym tematem, bo wtedy wyjdzie nam, że rzadko kiedy są oni symetryczni i równi. Są bardzo różni i mamy tutaj tego ewidentne przykłady. Natomiast jak się to ma do ich życia? Otóż jeden z tych osobników zawsze, a zawsze są tej samej płci, ma w sobie cechy albo zbiór cech negatywnych. Psychopaty. Nie będę starał się powiedzieć, który z nich tutaj jest w tytule, tytularnie tym bohaterem, ale chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. My rzeczywiście czepiamy się jego zachowań.
Ja je nazwę zachowaniami homoseksualnymi, a nie deklaracją, czy... Bo nie deklarował się sam homoseksualista, zostałem to spokojny. Ale uwaga, co innego są zachowania, które zawsze można mu przypisać i dołożyć jakieś zdjęcie, jak tutaj słyszę, czy film, czy zaimprowizowaną sytuację. Proszę Państwa, ale nie można zrobić tego, co widzimy na co dzień, czego on nie potrafi ukryć, ten nasz bohater. Nie potrafi być spokojnym, zrównoważonym, normalnym facetem w swoim wieku. Natomiast potrafi, ma moim zdaniem bardzo wysoki stopień inteligencji, ale tej emocjonalnej, która pozwala użyć każdego sposobu i każdego momentu bycia w swoim życiu, po to, by dowieść, czego to wszyscy obserwujemy. I chyba tyle. A chciałbym powiedzieć, żebyście się wy do tego odnieśli. Dziękuję bardzo. Ja powiem tak. Kaczyński doskonale w obecnej chwili rozgrywa ludzi. Umie rozgrywać, grać na emocjach, przewidywać reakcje, prowokować reakcje łańcuchowe i do tego faktycznie trzeba ogromnej inteligencji emocjonalnej. Ale ja podejrzewam, że to może nie być u niego wcale wrodzone, że on się tego długo uczył, a być może i esbeccy protektorzy coś mu pomogli. On był jako dziecko wychowywany w takim świecie dość cieplarnianym, stąd pewnie się wiąże jego egocentryzm, z matką, która go uwielbiała, z bratem, który go uwielbiał. Potem trafił pod skrzydła profesora Ehrlicha, który też go dopieszczał. I mam wrażenie, że on się zaczął uczyć innych ludzi dość późno. Tego, jakimi ludzie są, jak reagują. Ale okazał się w tym mistrzem. Uruchomił jakieś talenty, więc te talenty, o których pan wspomina, mogły być też latentne, jak to się mówi, czyli przez dłuższy czas się nie objawiały ze względu na wychowanie. Czy ktoś z państwa jeszcze? Pani? Panie Wójtku, chciałam zadać takie pytanie na temat powiązań tej pajęczyny z ogólnoświatową pajęczyną tkaną przez Rosjan, bo wiemy, że na przykład Michał Friedman, który miał związki z m.in. Morawieckim czy Tomaszem Misiakiem, tutaj też jak gdyby swoją sieć tkał. Na ile ta sieć polska jest połączona z tą ogólnoświatową siecią rosyjską? O, jest. Tutaj kluczową osobą jest dziennikarz, później lobbysta Igor Jankę, który zaczął w Polsce, najpierw lansował w Polsce kult proputinowskiego premiera, lidera Węgier, Viktora Orbana. I który z Orbanem jest blisko związany, ma tam filię swojego think tanku na Węgrzech. Igor Jankę też w 2014 zaczął intensywnie lansować Kornela i Mateusza Morawieckich, napisał o nich książkę. Igor Jankę stworzył blogosferę, jak to się mówi, portal blogów salon24.pl, który zanim Twitter w Polsce rozkwitł, to było miejsce, w którym, jakby to powiedzieć, realizowała się prawica polska, podkręcała swoje emocje, wrzucała tam teorie spiskowe. Żona Igora Jankę, Bogna Jankę, pracuje w kancelarii prezydenta Dudy. Odpowiada tam za ważną rzecz, za dialog społeczny między pracodawcami a pracownikami. A sam Igor Jankę przez lata był właścicielem i menedżerem agencji Bridge, finansowanej przez kremlowskiego oligarchę Olega Bojkę, związanego z Kremlem i z mafią sądzeską, największą chyba rosyjską mafią. Ponieważ Oleg Bojko za pośrednictwem swojej matki posiada firmę pożyczkową, czy też do niedawna posiadał firmę pożyczkową Vivus, słynną bardzo w Polsce, dobrze znaną, i to ona była głównym klientem agencji Bridge, pana Igora Jankę.
Więc to tu mamy taką bardzo ładną sieć rosyjsko-polsko-węgierską. Tego jest dużo więcej. O, tego jest dużo więcej. Na przykład weźmy to spotkanie Morawieckiego ostatnio z partiami skrajnie prawicowymi, które było w Hiszpanii. No przecież mamy w interesie Rosji jest rozbicie Unii Europejskiej na indywidualne relacje między krajami. Nie interesuje ich rozmowa z całą Unią, interesuje rozmowa z Francją, Niemcami, Polską, Włochami czy Hiszpanią. I w efekcie słynna była sprawa tej takiej umorzonej pożyczki dla partii Marine Le Pen, wówczas to był Front Narodowy, teraz to się nazywa chyba Zgromadzenie Narodowe, chyba 9 milionów euro gdzieś zostało, zniknęło zupełnie, nie trzeba tego spłacać. Słynne są zdjęcia Salviniego w koszulce z Putinem na Placu Czerwonym, gdzie jego głos poparcia dla tegoż przywódcy Rosji. Generalnie sojusznicy, których szuka sobie Morawiecki i Kaczyński, bo Morawiecki nie jest samodzielnym do końca politykiem, to są politycy w dużej części nacjonalistyczni, antyunijni, często też antyamerykańscy, żeby było zabawnie, mimo tego, że Kaczyński deklaruje się jako bardzo proamerykański polityk. Więc mamy dużą sieć z kooperacji z partiami prawicy i prawicy skrajnej, z której spora część wyraża bardzo dużą sympatię dla Rosji, a Polska pokazuje ich jako właśnie religijnych patriotów, którzy nie chcą tej brukselskiej dyktatury. No tu można się tylko podpisać pod tym, co powiedział Przemysław Witkowski, a ja tu dodam jeszcze, że Morawiecki przecież nie tylko zaprosił panią Le Pen razem z innymi putinowcami europejskimi, o których mówił Przemysław Witkowski, nie tylko zaprosił panią Le Pen do Warszawy, ona tu wykorzystała tę wizytę, żeby w wywiadzie dla dziennika Rzeczpospolita ogłosić, że Ukraina należy się Rosji. I nawet po tym wybryku Morawiecki nie przestał jej wspierać, tylko bardzo agresywnie próbował ingerować w wybory prezydenckie we Francji, żeby osłabić jej kontrkandydata Emmanuela Macrona, żeby zwiększyć jej szansę na wygraną. Co do Włoch, to też jest bardzo ciekawy temat. Jak wiemy, tam był Salvini. Człowiek, który przyjeżdżał do Kaczyńskiego, spotykał się z Kaczyńskim, z Brudzińskim, z Morawieckim, nieustannie wymieniali SMS-y. Człowiek, który paradował w koszulce z Putinem. Gdy doszło do inwazji na Ukrainę, pan Salvini spróbował, jak to mówią Włosi, riciklarsi, czyli poddać się recyklingowi, się zmienić, przefarbować. Zaczął udawać, że chce Ukraińcom pomagać, no ale w to już nikt nie uwierzył. I spodziewając się takiego obrotu sprawy zapewne, PiS postawił jednak na Giorgię Meloni. Z panią Giorgią Meloni, pani Giorgia Meloni to jest bardzo ciekawy przypadek, bo ona w 2018 roku jeszcze gratulowała publicznie Putinowi zwycięstwa w rosyjskich pseudowyborach i twierdziła, że jego zwycięstwo odzwierciedla wolę ludu. Jeszcze rok temu twierdziła, że Putin jest obrońcą chrześcijaństwa, a teraz nagle jej udało się przefarbować, bo być może po prostu nie miała... Ona operowała słowami, ale w koszulce z Putinem się nie pokazała. Obraz jest silniejszy niż słowa, więc jej łatwiej jest się przemalować. Teraz ona nagle twierdzi, że jest wielką zwolenniczką NATO, USA i deklaruje wsparcie dla Ukrainy. Co to znaczy? To znaczy, że model pisowski, który został wymyślony pierwotnie dla Polski, zaczyna być eksportowany. Bo wcześniej i na Węgrzech, i na Zachodzie o wiele łatwiej można było być proputinowskim niż w Polsce. Tam można było to robić otwarcie. W Polsce PiS musi udawać wrogów Putina. I to było związane z tym, że Polska jest, w Polsce nastroje antykremlowskie są bardzo mocne. I wydawało się, że to będzie taka po prostu polska specyfika, że u nas putinowcy będą udawać antyputinowców, a wreszcie świata putinowcy po prostu będą sobą. Ale po najeździe Putina na Ukrainę i po ogromnym oburzeniu i tym najazdem i po tym, jak pojawiło się wielkie współczucie dla Ukrainy, no to putinowcy europejscy prawdopodobnie w większej lub mniejszej, w większym lub mniejszym stopniu będą przyjmować ten putinizm pisowski, który putinizm udający antyputinizm. I to nagle też w tej sieci agenturalnej Putina, w tej sieci wpływu Putina, nagle sprawia, że PiS awansuje
staje się ważnym punktem odniesienia, doświadczenia pisowskie. Jak być putinowcem, udającym antyputinowca, to się nagle staje bardzo ważne, to jest know-how, to jest wiedza, którą się trzeba dzielić z kolegami z zagranicy. To jest oczywiste, bo społeczeństwa zachodnie jednak w większości, a w niektórych krajach w radykalnej większości, są antyputinowskie, prawda? A w każdym razie proukraińskie. Teraz. Punktów, no tak, tak, oczywiście. Ja bym się tak z Francją i z Włochami tak nie śpieszył z tym antyrosyjskością. Ale jednak pani Georgia poczuła, że musi zmienić front. To jest ale Berlusconi już pojechał do Putina. Ale Berlusconiego, w przypadku Berlusconiego to wypłynęło, bo to było coś, to było ukryte. On ukrywał, że znowu zadaje się z Putinem, a to wypłynęło. No. Tak, ale ja, gdyby te partie tworzące dziś na przykład we Włoszech rząd były jednomyślne w sprawie poparcia dla Putina, to by nie tworzyły rządu. Tak, bo nie ma tak silnego elektoratu proputinowskiego, czy też antyukraińskiego, bo to chodzi już o ten jeden kazus. Jednak 70% we Włoszech i we Francji jest za wspieraniem Ukrainy. No więc jak ktoś chce, no to chce rządzić, to musi się przyjąć na wiadomość. To jest ogromna zmiana. Tutaj dodam, bo w 2015 roku, kiedy byłem we Włoszech, to słyszałem nieraz i to od ludzi mogłoby się wydawać całkiem wykształconych, że Ukraińcy są straszliwie niewdzięczni wobec Rosji, bo się buntują przeciwko matce Rosji, która przecież ich wykarmiła przy piersi. Tam taka opowieść wtedy panowała. Teraz to się zmieniło. To kompletnie inna sytuacja, prawda? Z punktu widzenia też odbioru naszego, tego. Ty też użyłeś przed chwilą przecież sformułowania inwazja, mając na myśli luty tego roku, a inwazja była w 2014 roku, tak? Tylko potem się rozszerzyła. Ja to rozróżniam, mówię, że napaść była w 2014, a inwazja, no to takie skróty myślowe. Ale w każdym razie do dziś ten błąd popełniamy, prawda? Tam, mówiąc, ta wojna trwa już tyle miesięcy, nie, ona trwa lata, prawda? I to w całej Europie Putinowi udało się wyciszyć świadomość tego. Rzeczywiście to był ogromny wysiłek. No dobrze, czy państwo macie jeszcze pytanie? O, no jeszcze pan i pan. Tak. To teraz dobrze, to może pani też? Dobrze, to trzy ostatnie pytania, bo zaczniemy od kobiety. Bo domyślam się, że bardzo tutaj czekamy na dedykację, tak, tak. To trzy ostatnie pytania. Ja chciałbym jeszcze raz powrócić do wątku szantażu. Chodzi mi po głowie ciągle taśmy, o których się mówi czasami właśnie, tak jak rzucają od czasu do czasu informacje w sprawie ostatnich taśm, ostatniego lotu. One się pojawiają, ta informacja i znika tak we mgle, bardzo szybko. Czy to jest w ogóle realne? Jeżeli tak, to każdy sobie też zadaje pytanie, dlaczego się nie pojawią, jeżeli to jest prawda. Połączymy pytania, dobrze? Żeby tak, tak. Tak. Ja zupełnie z innej bajki. Zawsze mnie intrygowała postać pani Basi. Jest ładny fragment w książce. Ja mam takie pytanie właściwie związane z tym, co pani tu mówiła. Jakie, Tomek, masz post factum po latach, zbierając tę całą ferendę, podsumowanie, o co chodziło właściwie ze Smoleńskim? Dlaczego wtedy putinowcy byli antyputinowcami? Bardzo, 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 bardzo dobre pytania. To zacznijmy od tego pierwszego. Z tymi krążącymi plotkami o tym, że ktoś nagrał ostatnią rozmowę bliźniaków, jak to się nazywa, że tutaj można się domyśleć, że Jarosław przez telefon mówi Lechowi ląduj, ląduj koniecznie i że przez to doszło do katastrofy. O tym się ciągle mówi, ale to pojawia się i znika w podobny sposób jak opowieści o homoseksualizmie i prysznicu, więc to nie wygląda zbyt poważnie. Jeśli chodzi o panią Basię, no to jest postać. To jest dla mnie też zdumiewające, jak kiedy zająłem się panią Basią, to dotarło do mnie, w jakim baśniowym świecie my żyjemy, zupełnie odległym od rzeczywistości. Tu niestety rolę taką, którą oceniam krytycznie, odegrał bardzo popularny kabaret Ucho Prezesa.
którego autorzy no, finezyjnie, dowcipnie, ale jednak niezwykle łagodnie kpili z Jarosława Kaczyńskiego i namalowali portret jego sekretarki, asystentki, który jest kompletnym wymysłem, nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Podczas gdy inne karykatury pojawiające się w tym kabarecie po części jakoś tam się odnosiły do rzeczywistości, to tutaj mamy kompletne zaprzeczenie, bo ta pani Basia jest przedstawiona jako tradycyjna kobieta Polka, matka Polka, wcielenie cnót katolickich i ona się tak po macierzyńsku opiekuje tym prezesem. Tymczasem pani Barbara Skrzypek to jest osoba, która poszła na służbę do komunistów i do komunistycznego rządu, do Urzędu Rady Ministrów bardzo wcześnie, już w wieku 29 lat, musiała być niezwykle zdolną osobą, bo pracowała w kancelarii tajnej, powierzano jej tajne dokumenty, była tam specjalistą wysokiej klasy, zajmowała się m.in. statystyką i była związana z generałem Janiszewskim, który był szarą eminencją na dworze Wojciecha Jaruzelskiego i szkolił się w Związku Sowieckim. I nagle ta osoba, taka osoba, która robiła ogromną karierę i karierę ogromną i jakby to powiedzieć dotyczącą spraw bardzo tajnych i bardzo ważnych dla państwa, ta osoba nagle, kiedy przychodzi Jarosław Kaczyński, deklaruje, że kiedy Kaczyński musi odchodzić z kancelarii prezydenta, ona nagle deklaruje, że ona chce z nim odejść i zostać po prostu jego sekretarką, wyrzuconego na bruk politykę. Zakładając, to jest, no Kaczyński... Może trzeba zadać, że ona, nie wiem, co powiedziałeś, że ona przeszła za Jaruzelskim z kancelarii prezesa Rady Ministrów, czyli z urwu ówczesnego, do Pałacu Prezydenckiego. Tak, tak. To znaczy, że nie zabiera się całego stafu, bierze się kilka swoich osób, nie wiem ile osób wtedy przeszło, pewnie 5, 7? Ale mówi, że za Kaczyńskim. Za Jaruzelskim. Tak. To jest też ciekawy wątek, bo Kaczyński w ogóle nie zdekomunizował kancelarii prezydenta. Opierał się na ludziach Jaruzelskiego, jak pani Skrzypek i jak Jerzy Breitkopf, który był jego prawą ręką, też komunista wysokiej rangi, który był jego prawą ręką w kancelarii prezydenta. On zrobił z niego takiego szpicla, żeby donosił mu na kolegów z Porozumienia Centrum, swoich prawicowych jest kolegów. Ciekawy. Tak. To jest zdumiewające, ale wracając do pani Skrzypek, to jest zdumiewające, że ktoś, kto robi taką karierę, jest w kancelarii, ktoś, kto zrobił wielką karierę w PRL-u i uchował się też w Pałacu Prezydenckim w wolnej Polsce, nagle odchodzi z jakimś takim jak Kaczyński. Ona się staje jego prawą ręką, on ją wprowadza do spółek, do fundacji, do partii politycznej. Ona tam mu się zajmuje papierkami. Czyli to Basia kontroluje Jarka. No, tak bezpośrednio, to tak, to ona dbała, bo ona teraz na emeryturę przeszła, choć zapewne te więzi się nie rozluźniły, ona dbała o każdy papierek Jarosława Kaczyńskiego i o nim wiedziała. Czyli to ona była tym łącznikiem. Ona jest jednym z głównych między łączników. Jarkiem a Pajęczyną. Ona jest jednym a z głównych. Między Jarkiem a Pająkiem. Jednym z głównych łączników, tak. Ona jest jednym z głównych łączników. Aczkolwiek nie lekceważyłbym też innych osób, ale ona jest jednym z głównych, łączników i to jest zdumiewające, jak pięknie ukryto tę jej rolę. I tutaj to nie jest wina tylko kabareciarzy, no bo panowie z kabaretu Ucho Prezesa, czy też państwo, bo tam nie wiem, jaki tam jest skład płciowy, ale państwo z kabaretu Ucho Prezesa, twórcy tego kabaretu, opierali się przecież na tym, co krążyło po prasie, po mediach, te wszystkie opowiastki, reportaże, jak to ona mu pierogi przynosi, jaka to jest właśnie opiekuńcza, macierzyńska, stworzono... Ruskie. Tak, stworzono obraz kompletnie odbiegający od rzeczywistości, stworzono obraz jakiejś poczciwej babiny, co to z dobroci serca się opiekuje zabieganym prezesem. No, a to jest, rzeczywistość jest zupełnie inna. No i ostatnie bardzo dobre pytanie, które zadał Paweł Sito. Pozdrawiam cię, Pawle. Oto dlaczego, kiedy doszło do katastrofy smoleńskiej, Putin
putinowcy stali się antyputinowcami. No bo to był taki niezwykły moment, kiedy ludzie tacy jak na przykład popularny wśród nacjonalistów youtuber, prezenter telewizji internetowej Eugeniusz Sendecki, ludzie, którzy wyklinali Lecha Kaczyńskiego za to, że wprowadził Polskę do Unii Europejskiej, ludzie, którzy przeklinali NATO, którzy twierdzili, że my jako członkowie słowiańskiej rodziny powinniśmy być z Rosją, ci ludzie zaraz po katastrofie, bardzo krótko, po katastrofie smoleńskiej, nagle zaczęli krzyczeć, że Rosja nas napadła, że to rosyjski spisek. I myślę, że tutaj znowu mamy do czynienia ze znakomitym posunięciem, które Władimirowi Putinowi, jeśli chodzi o jego interesy w Polsce, dało masę korzyści. Bo dostarczył oczywiście kamuflażu swoim ludziom, nie tylko takim jak Sendecki, również takim jak Antoni Macierewicz, który się nagle objawił nam jako tropiciel rzekomych rosyjskich, smoleńskich spisków. Stał się kapłanem tego kultu. Szerzenie tej teorii spiskowej sprawiło, że pomogło przylepić Polakom taką maskę, taką gębę oszalałych rusofobów. I ludzie na Zachodzie, kiedy my ich próbowaliśmy racjonalnie ostrzegać przed Rosją, no to słuchali nas z przymrużeniem oka, no bo wiedzieli, że również w Polsce jest taki Macierewicz, co to udowadnia zamach smoleński i rosyjskie spiski przy pomocy pękających parówek. Więc to też było mistrzowskie. Ale główny efekt tej całej akcji był taki, że szerząc tę opowieść, doprowadzono do ogromnego, bolesnego podziału w polskim społeczeństwie. Bo nagle się polskie społeczeństwo podzieliło na dwa plemiona. Jedno plemię to są lemingi, mordercy, wspólnicy morderców, ci, co mają zakrwawione ręce, ci, co popierają krwawego Tuska, który razem z krwawym Putinem zabił nam prezydenta. A drugie plemię to są szaleńcy, wariaci, którzy zwariowali od rusofobii, prawda? I między takimi między tymi dwoma plemionami no nie mogło być żadnego dialogu, ani żadnej współpracy. To się zrobiła zimna wojna domowa. Oni znienawidzili nas, a my siłą rzeczy w dużej mierze też znienawidziliśmy ich, albo po prostu ich traktujemy pogardliwie, no bo jak tutaj z kimś takim gadać. Naród tak podzielony, społeczeństwo tak podzielone jest osłabione bardzo. Przestaje dbać o swoje interesy, przestaje walczyć z zewnętrznymi wrogami, przestaje się zajmować swoimi interesami na arenie międzynarodowej. Przestaje pracować też nad swoim wewnętrznym rozwojem, tylko jest zajęte nieustanną walką wewnętrzną. Walczymy sami ze sobą. No, a dla Rosjan to jest bardzo korzystne. Jeśli można, tylko jedną uwagę. Nie? Krótko, ja powtórzę. I kontekst tylko. Jak wiem, czy Państwo pamiętacie, bo o tym się bardzo zapomina. Pierwsze wystąpienie po katastrofie Jarosława Kaczyńskiego było zupełnie inne. Bracia Rosjanie. Tak. Autor mi się prawda. Wypadek przy pracy, raz coś szczerze chlapnął, zanim się zastanowił. Pomylił, nie przekalkulował? Czy... Nie, myślę, ktoś że... Ktoś mu nie podpowiedział. Nie, bo to wyglądało w ten sposób, że Jarosław Kaczyński musiał się ogromnie przestraszyć w pierwszej chwili tego, co się stało. Musiał się przestraszyć, że w Polsce narosną bardzo nastroje antyrosyjskie i że widział tę narastającą falę, mógł nie wiedzieć wtedy jeszcze, że ona jest szerzona przez samą Rosję, tych spisków, i mógł się bać, że jeśli te nastroje spowodują, że ktoś się zacznie naprawdę na serio przyglądać rosyjskim wpływom w Polsce i dotrze do Jarosława Kaczyńskiego. Ale pewną rolę odegrali też doradcy polityczni, którzy mówili mu: ty musisz się teraz pokazać jako mąż stanu, który wprowadza pokój, nie chce żadnej wojny i tak dalej. Gdy Kaczyński przegrał wybory, trafił do niego Antoni Macierewicz z dobrą nowiną i powiedział mu: słuchaj, trzeba w to iść, w te spiski smoleńskie. Musisz to zrobić. Teraz przegrałeś, ale na tym w końcu wygrasz. Być może też mu przekazał, że Rosjanie akceptują
że wręcz popierają, że właśnie robią w Polsce tę histerię smoleńską. A być może Kaczyński o tym już wiedział skądinąd. Bo Putin ani razu nie sprostował tego, nie było nigdy dementi ze strony Rosji. Ale czego nie sprostawał? Znaczy, Putin osobiście, natomiast Rosjanie oczywiście tworzyli pani Anodina i tak dalej. O Putinie, tak, tak. Natomiast Rosjanie oczywiście tworzyli, bo dla nich to była też cudowna pożywka i w polityce międzynarodowej, tak jak powiedziałem, bo można było Polaków kompromitować jako rusofobów, ale też w polityce wewnętrznej, bo można było pokazywać Rosjanom, patrzcie, jak was ci Polacy nienawidzą, po prostu do jakiego stopnia was nienawidzą. A wiecie, że Polacy są na Zachodzie, wyciągnijcie z tego wnioski, Zachód was nienawidzi, prawda, tylko Putin was zbawi i tak dalej. No to rosyjska propaganda jest taka dla, bardzo przeznaczona dla prostego ludu, jest bardzo grubo ciosana. Ja myślę, że tutaj też trzeba powiedzieć, warto patrzeć w kalendarz. Przygotowane, napisane, zaakceptowane przemówienie Kaczyńskiego, które miał wygłosić, należało do fazy budowania, odbudowywania, resetu z Rosją. I do tego resetu należała pierwsza reakcja, reakcja Kaczyńskiego po zamachu, zwłaszcza kiedy zobaczył przejętego Putina, który tam przyjechał i tak dalej. To było bardzo emocjonalne. Tak? Możemy tego nie nazywać zamachem. Dokładnie. Słusznie, dobra. Zamachów on zobaczył zamach. On zobaczył. Przejęzyczyłem się. Katastrofa. Tak, tak. Ale teraz, co się potem stało, warto popatrzeć. Dlaczego Kaczyński wybrał drogę zamachu, a nie katastrofy? Tak? Mi się wydaje, że to jest, że to można wytłumaczyć bardzo prosto, racjonalnie. Bo musiał podważyć, chciał podważyć wyniki prac komisji też. Całą pracę rządu Tuska. To była niebywała okazja. Ale mi się wydaje, że za tym stoi też prosta psychologia. I że nie można tego sprowadzić do polityki tylko. Że jednak trzeba mówić tak, jakie emocje nim kierowały. Znaleźć winnego. Oczywiście Tusk był pod ręką. I to jest najprostsze możliwe odreagowanie na poziomie psa na podwórku. Tak, tak, bo w tej całej teorii Putin jest obwiniany tylko jako dodatek do Tuska. Trzeba, warto przypomnieć, że Macierewicz zaczynał skromnie. Zwróć uwagę, że Putin nie ma krwi na rękach, a Tusk ma krew na rękach w kwestii Smoleńska. Warto tutaj zwrócić uwagę, że Macierewicz zaczynał skromnie, bo mówił tam, że mgłę rozpuszczono i tak dalej. Potem się zaczęła mowa o tajemniczych awariach, o bombach. I kiedy Macierewicz mówi o bombach, to mówi... O żywych. Też byli żywi. Tak, byli żywi. Ale kiedy Macierewicz mówi o bombach, to znaczy, że mówi, że o bombie, którą ktoś musiał wnieść na pokład w Warszawie. Nie, bo jest wersja, że samolot był serwisowany w Rosji i tamte bomby wmontowano, ale mówimy tutaj o ludziach prostych, czytających nagłówki. Do nich trafia bardzo proste skojarzenie. Bomba była w samolocie, jak wyleciał. A, czyli to Tusk się dogadał z Putinem i ją wniósł. Tamte kwestie serwisowania, mgły, tajemniczych awarii, to jest dla inteligentów pisowskich. Minutka dosłownie. Nie wiem, czy Marcin mnie nie zabije, ale nie widzę. Minutka, dlatego nie zareagowałam, ponieważ wiem, że to... dlatego tak zareagowałam przez moment, czy może by nie o zamachu. I oczywiście jestem po tej drugiej stronie, że no, zwykły, głupi wypadek, który się musiał, po prostu musiał wcześniej czy później wydarzyć. Parę lat przed tym feralnym lotem mój przyjaciel, kapitan, pilot, z bardzo dużym doświadczeniem. Został poproszony o część rządu, że tam się zepsuł samolot, musiał ich przetransportować. I oczywiście później, no jak to chciałbyś dalej tak poprowadzić im te samoloty? Mówi, nigdy. Oni się kiedyś rozpieprzą po prostu. Mówi, czy to był wtedy za Tuska, czy za niego byli. Oni się po prostu jako piersi pchają do... Po czym on wyszedł do kabiny. Wyszedł i powiedział, melduję, ja tu jestem pierwszy.
jako Pan Bóg, a Państwo siadają. Potrafił, ale tylko dlatego mógł tak powiedzieć, bo był pilotem cywilnym. Wojskowi nie mają tyle godzin i takiego wylatanych i takiego doświadczenia jak piloci cywilni. Musimy kończyć, więc już żadnych pytań. Dwa lata wcześniej była katastrofa w Mierosławcu. Przecież tam była taka sama. No tak, tutaj Grzegorz Rzeczkowski też z Maciejem Laskiem napisał piękną książkę na ten temat. Ale proszę Państwa... Bardzo Państwu dziękujemy. Autor będzie podpisywał. Tak. Czy ktoś ma długopis? Od razu poproszę, bo jako pisarz jestem bez długopisu. Proszę bardzo.